Drodzy Państwo, teraz zapraszamy na wykład Jolanty Dahl pod tytułem Arki samowystarczalności. Pani Jolanta jest z wykształcenia pielęgniarką tak naprawdę, dyplomowaną pielęgniarką, ale jest również magistrem filozofii po Uniwersytecie Lubelskim. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po Politechnice Krakowskiej, a od 2003 roku wspólnie z mężem prowadzi w Bieszczadach ekologiczne gospodarstwo rolne, agroturystykę i zagrodę edukacyjną. Jest absolwentką studiów podyplomowych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z zakresu ziół, suplementów diety i kosmetyków naturalnych. Poza tym prowadzi od lat na terenie gospodarstwa oraz poza nim warsztaty różnego rodzaju szkolenia z zakresu ochrony bioróżnorodności, samowystarczalności, serowarstwa i nie tylko. I jest członkiem Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Szczegóły tutaj w wykładzie. Zapraszamy serdecznie. No i zapraszamy później również do zadawania pytań. Dobrze. Dziękuję bardzo za piękne przedstawienie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o arkach samowystarczalności jako tak naprawdę jedyna szansa na to, żeby sobie dać szansę na przeżycie, biorąc pod uwagę, czego jesteśmy świadkami, a szczególnie świadkami od 2020 roku. I na naszych oczach tak naprawdę zachwiała się gospodarka całego świata. Na naszych oczach działo się to, co się działo i u nas w Polsce, i w wielu krajach świata, że brakowało produktów spożywczych i innych rzeczy. I to świadczy o tym tak naprawdę, jak bardzo kraje odczuły to, i jak my sami odczuliśmy to bardzo, to świadczy o tym, jak bardzo poszczególne kraje i my sami w tym czasie byliśmy samowystarczalni. Czy byliśmy gospodarzami i nie odczuliśmy tego, czy byliśmy tylko konsumentami, którzy byli gotowi, prawda, zaopatrywać się w te różne produkty. Jeżeli tak, no to bardzo to odczuliśmy. Ja dzięki temu, że mam te 30 minut, chciałabym Państwa przekonać do tego, jak bardzo potrzebne są arki samowystarczalności, czyli tak innym językiem mówić gospodarstwa samowystarczalne, to musimy zdawać sobie sprawę tak naprawdę z powagi sytuacji, w jakiej my współcześnie teraz żyjąc znaleźliśmy się. Dlatego wykorzystam to i powiem Państwu również o takich fizycznych zagrożeniach, w których znaleźliśmy się, nie po to, żeby Was straszyć, tylko właśnie po to, żebyśmy sobie wszyscy zdawali, w jakiej sytuacji jesteśmy i jak bardzo, no nie ma takiego miejsca teraz, żebyśmy byli albo ciepli, albo chłodni. Mamy być albo zimni, albo gorący. To jest ten czas na to. I tak, proszę Państwa, każdy z nas widzi, że 2020 roku tak naprawdę bardzo szybko przyspieszyły zmiany na świecie w bardzo różnych poziomach naszego życia. Wydarzenia, które się dzieją, idą w złym kierunku i każdy z nas to odczuwa. Globaliści współpracują ze sobą od wielu lat coraz ściślej. Każdy z nas wie o tym Światowym Forum Ekonomicznym. Ja tu przytoczę kilka takich faktów, właśnie po to, właśnie, żebyśmy tą powagę sytuacji rozumieli. Na stronie Światowego Forum Ekonomicznego możemy przeczytać, że COVID-19 był testem na to, jak bardzo miliardy ludzi z całego świata byli gotowi poddać się niewyobrażalnym ograniczeniom w imię dobra publicznego. Na tej też stronie są inne takie stwierdzenia. Nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. I dalej, wypowiedzi na temat tego, że przyszłością świata jest cyfrowy pieniądz i lockdowny w 15-minutowych miastach, gettach, że segregacja, agresywna i wszechobecna inwigilacja i że będzie świat bez rolników.
czyli tak w skrócie fabryki żarcia GMO i robaki. Antykultura, fałszowanie historii. Klaus Schwab, o którym pewnie już każdy z nas słyszał, on wprost mówi o transhumanizmie i stwierdza, że plany są takie, że do 2035 roku zostaniemy transludźmi, zaczipowanymi, połączonymi w superkomputer, który będzie w stanie myśleć za ciebie i zastąpić nasze wyjątkowo ludzkie, czujące i duchowe cechy. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest science fiction, ale gdyby nie to, że to się naprawdę dzieje. Ja wykorzystując tutaj, że mam te 30 minut, pozwolę sobie również powiedzieć o czymś, o tych faktach. Gdzie ten krzyżyk jest? Jest. Chwileczkę. Proszę Państwa, 15-minutowe miasta u nas w Polsce, to wytypowanych zostało 5 takich państw, 5 takich miast taki urbanista Carlos Moreno w tej całej ideologii 15-minutowych miast, to oczywiście wszystko pod pretekstem ochrony środowiska, niwelowania emisji dwutlenku węgla. On mówi o 4 filarach: gęstości, bliskości, różnorodności, digitalizacji. Ja tylko tak szybciutko Państwu to przelecę. W Polsce do tego programu przystąpiły Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław i Rzeszów. Ja dlatego pozwoliłam sobie tutaj mówić o tym, ponieważ jak rozmawialiśmy z mieszkańcami z Rzeszowa, to oni nie mają pojęcia, że są w programie, że to się już dzieje, po prostu to się dzieje i że są w tym programie 15-minutowych miast. Do 2050 roku jest plan zero emisji dwutlenku węgla w pozostałych miastach. I tutaj w zasadzie te 15-minutowe miasta mają zawładnąć nad każdą sferą naszego życia, czyli mieszkania, pracy, handlu, zdrowia, edukacji, rozrywki. Taki medialnie cel niby jest szczytny, że to ma zwiększyć komfort życia, prawda, żeby ludzie daleko nie jeździli i oczywiście ochraniać środowisko, ale tak naprawdę to jest tylko góra lodowa tego, bo w praktyce chodzi o ograniczenie wolności, o inteligentną kontrolę, o bariery dla kierowców, wysokie opłaty, usuwanie miejsc parkingowych, ma być zwarta zabudowa, pranie, premie za dogęszczanie mieszkańców. Te miasta, które przystąpiły do tego programu, dostaną premię za to, jak bardzo będą w stanie zagęścić mieszkańców. I przymusowa integracja, różnorodność. Ja to zaraz do tego wrócę, natomiast musimy być tego świadomi, że na przykład to się już dzieje, bo w Krakowie, na Mokotowie będzie inwestycja dla pasu ruchów dla rowerzystów za 8,5 miliona złotych, gdzie będzie zlikwidowanych 669 miejsc parkingowych. To się po prostu dzieje. Natomiast tutaj o tej przymusowej integracji różnorodności, o premii za dogęszczenie mieszkańców, ja to Państwu powiem, ponieważ przypomniało mi się takie doświadczenie, jakie robiono na szczurach, że zagęszczono szczury, prawda, tak żeby były, miały mało przestrzeni do życia i zauważono już w pierwszym pokoleniu, że przestały być takie relacje między samicą a samcem. Czyli już zwierzęta nie myślały o tym, aby wydać potomstwo kolejne, natomiast dochodziło do takich dewiacji seksualnych, homoseksualnych. To się wśród zwierząt działo, spowodowane to po tym, że miały bardzo mało przestrzeni do życia. I dalej te 15-minutowe miasta mają spełnić funkcję, to już mówiłam, tak szybciutko to przelecę. No i to chyba też Państwo słyszeliście, to dość tam różne ankiety w Warszawie robili na temat tego, co ludzie myślą o tym, aby ograniczać im możliwość spożywania mięsa, kupowania ubrań i poruszania się.
Ale to się dzieje i prezydent Trzaskowski zapowiada, że jak się jego wybierze, to bardzo szybko do tego, prawda, będą. Nam, to jest, proszę Państwa, dzielnica Mokotów w Krakowie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ta dzielnica została tak zbudowana właśnie, żeby można było w bardzo łatwy sposób zablokować wyjazd z tej dzielnicy. Podzielone na kwartały, które właśnie w razie potrzeby można odciąć od innych dzielnic. To pojedziemy dalej. Oxford City, tutaj to jest miasto 150 tysięcy mieszkańców i już w 2014 roku była tam pierwsza strefa zero emisji. W tych sześciu właśnie wskazanych lokalizacjach, gdzie były kamery, i tam już zakładano 100 przepustek rocznie, a grzywna była, jeżeli tych 100 przepustek rocznie się przemieści się poza te tereny. Wiemy, myślę Państwo, że też macie dostęp do takich informacji z niezależnych mediów internetowych, że właśnie 18 lutego tego roku była bardzo duża manifestacja ludzi, mieszkańców z Oxford w związku z tym 15-minutowym miastem. W Sztokholmie tam jeszcze bardziej ambitnie poszli na to, to chcą tworzyć jednominutowe miasto. To jest taka właśnie wersja ekskluzyw, która jest realizowana w Arabii Saudyjskiej. Książka Co robić, jak żyć w obliczu upadku Europy. No to właśnie zaraz nawiążę do tych naszych arek samowystarczalnych. David Engels mówi, być realistą, przygotować się na długą walkę, pielęgnować i wzmacniać styl życia, opuścić miasto, to o czym właśnie będę mówiła, jednać się z przyrodą, budować własne społeczeństwo obywatelskie i prowadzić zdrowe i etyczne życie. Każdą możliwą transakcją finansową nie karmić potwora rynków, chronić macierzyństwo, budować rodzinę i świadomie wychowywać dzieci. Konstruktywnie traktować i zgłębiać wiarę chrześcijańską. Zwolnić tempo, by oddać się refleksji, modlitwie, medytacji oraz lekturze. Ja na te ostatnie punkty zwrócę uwagę Państwu. No i tak naprawdę to, czego musimy być świadomi, ja mówię, nie chodzi mi o to, żeby Państwa straszyć, tylko żeby w ogóle być zdeterminowanym do podjęcia jakichś zmian w swoim życiu, to musimy wiedzieć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Musimy zdawać sobie sytuację z powagi sytuacji i zagrożenia. Dlatego tak naprawdę my i oni, prawda, czyli tak naprawdę wąska elita władzy, która chce zarządzać naszym życiem, tą 90-procentową ludnością na świecie. I teraz pytanie, ilu tych, co udają, że śpią i czy zdążą obudzić się na czas? Ja zakładam, że wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, jesteście ludźmi świadomymi i bardzo Was proszę i w zasadzie chyba każdy z nas czuje, że ma taką misję, że tej wiedzy, tego poczucia, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, żeby w ogóle ludzkość przetrwała, to nie możemy zostawiać tylko dla siebie, tylko mamy taką misję i powinniśmy czuć taki obowiązek, żeby jednak przekazywać to innym członkom swojej rodziny. Niektórzy chcą słuchać, niektórzy nie chcą, ale to jest nasz obowiązek moralny, przekazywać ludziom tą wiedzę i mówić im o tym. Własne świadome decyzje każdego dnia i każdej minuty. To jest najtrudniejsze, ale tak musimy robić zgodne z Bożą, nie szatańską agendą i uświadamiać ludzi właśnie. Rozmowa jak się tylko da. Dobrze, tu kończymy. Ja to Państwu zamykam i teraz przechodzę do tego, żeby... No gdzie ten krzyżyk jest? Już to zamykam. I przechodzimy do tych naszych arek samowystarczalnych. Ja tylko jeszcze wspomnę o tej rzeczy, że w zasadzie no dużo się na tym świecie dzieje. No teraz kolejna taka sprawa, o której chciałam powiedzieć. Gdzie to jest? Zaraz to znajdę. To jest to, co szykują dla rolników nowe wytyczne z Unii Europejskiej na 2023-2027. No przerażające to są wytyczne. Mówiące na przykład o tym, że tutaj było to wspomniane już, że ktoś, kto ma kury nawet na własne potrzeby, musi zarejestrować je w agencji. Jeżeli ktoś ma lamę, alpakę, musi zarejestrować ją w agencji. W tym programie nowym Unii Europejskiej dla rolników jest atak tak naprawdę na tych rolników, tym razem, którzy uprawiają. Są tak zwane ekoschematy, do których rolnik musi się dostosować.
Jednym z nich jest to, że na przykład obornik wywożony na pole nie może dłużej na tym polu być niż 24 godziny. Przepraszam, co ja mówię, 12 godzin. Rolnik w tych godzinach ma się wyrobić, aby ten obornik, który wywiózł na pole, musi go zaorać. To są tak straszne absurdy, proszę Państwa, że on to musi udokumentować w agencji, musi pobrać odpowiednią aplikację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie tam w tej aplikacji już są zapisane jego działki z GPS-em, musi wejść na środek swojego pola, zrobić zdjęcie przed wywozem tego obornika w środku działki z jednej, z drugiej strony i później, tam oczywiście już jest czas, godzina, wszystko, prawda? I później musi to jeszcze raz zrobić, kiedy ten obornik jest wywieziony i kolejny raz, kiedy jest on przyorany. I to są takie absurdy, że w zasadzie ktoś, kto by powiedział jeszcze w 2020 roku, że to są jakieś teorie spiskowe, że się rolnictwo niszczy i tak dalej, no to już to jest tak wszystko obnażone, że nie idzie tego po prostu inaczej nazwać. Atak na tych rolników, którzy uprawiają kukurydzę, oni będą mieć najtrudniej, ponieważ w tych ekoschematach nowych, wytycznych dla rolników jest to, że oni nie mogą zostawić gołej ziemi, czyli musi być zawsze po jakiejś uprawie poplon. Jeżeli tego poplonu nie będzie, to wiadomo, tam kary i tak dalej. Właśnie te przepisy karne dla rolników się teraz bardzo zaostrzyły właśnie w tych nowych wytycznych. No i najtrudniej tak naprawdę będą mieć rolnicy, którzy uprawiają kukurydzę, bo zbiory kukurydzy to jest listopad, grudzień. No jak oni, jak wtedy kombajn wjeżdża w pole, jak oni mają później jakiś poplon na tym zrobić? Także mówię, to już jest tak zaplanowane, proszę Państwa, że no to jest w zasadzie prawie powiedzmy, że plan doskonały, nie? I kolejna jeszcze rzecz, o której powiem, to jeszcze to bez żadnego nadzoru napływające zboże z Ukrainy. No wiemy, co się dzieje, jesteście Państwo w temacie, mam nadzieję, prawda? W zasadzie żadna instytucja tego nie kontroluje. Polscy rolnicy produkują około 37 milionów ton zboża. Ile milionów ton wpłynęło już z Ukrainy, tego nie wiemy, ale chcę to zasygnalizować, ponieważ bardzo często w Ukrainie nie ma wytycznych dotyczących stosowania glifosatu lub innych środków chemicznych na zbożach. Nie ma wytycznych dotyczących stosowania upraw GMO. Tam wszystko to się dzieje. To tam oligarchowie, te korporacje, które tam działają, one to wszystko realizowały. Dlatego teraz wielkim niebezpieczeństwem dla nas, dla Polaków, zresztą nie tylko dla Polaków, bo to zboże też leci, idzie i do innych krajów europejskich, jest to, że tak naprawdę mamy pieczywo w sklepach, mamy wyroby spożywcze w sklepach, z tego zboża, które trafiło z Ukrainy i to jest często zboże GMO i z bardzo dużym poziomem glifosatu. Tutaj poprzednik mój mówił o tym glifosacie. Dobrze. No i jeszcze jeden, tylko zasygnalizuję, zanim do tych arek przejdę. No to proszę Państwa, w tym samym czasie, kiedy Unia Europejska nałożyła oczywiście to na razie wstrzymano rejestrację tych kur, bo środowiska rolnicze bardzo się zbuntowały, ale ja tak mówię, to tylko do wyborów chyba, bo po wyborach to wróci. Natomiast w tym samym czasie Bill Gates, który jest udziałowcem głównym pewnej kalifornijskiej korporacji, dostał od FDA zielone światło na laboratoryjną produkcję mięsa z kurczaka. To się dzieje po prostu na naszych oczach. Kolejna sprawa, w 2016 roku już powstała, o czym nie wiedzieliśmy pewnie nikt z nas wtedy jeszcze, w polskiej miejscowości Robakowo, tak proszę Państwa, Robakowo, firma, która zajmuje się produkcją tych robaków, które Unia Europejska zatwierdziła do spożywania. Ja przeglądałam to rozporządzenie, które Unia Europejska przygotowała, no i trzeba byłoby się zastanowić, tu Tadeusz Rolnik wspominał o apokalipsie świętego Jana, ale musicie to Państwo wiedzieć, tam w tej całej machinie produkcji tych robaków, świerszczy, larw, much czarnych i tak dalej, jest napisane, że dopuszcza się, aby
podwykonawców, czyli firmy, które będą produkować te robaki i przewozić do zakładu produkcyjnego. No można sobie bardzo szybko wyobrazić, co może się wydarzyć po drodze takiego transportu, takich świerszczy, prawda, czy innych robaków do zakładu produkcyjnego. Wypadek lub inna katastrofa i możemy mieć to, co z tym ślimakiem, gdzie z zakładu doświadczalnego się wydostał, prawda, i teraz ludzie mają plagę na działkach. Także musimy to wziąć pod uwagę. Dobrze, bardzo proszę, żebyście Państwo nie traktowali tego, że ja Was straszę, tylko chodzi mi o to, żeby zrozumieć, dlaczego tak bardzo ważne jest mówienie o arkach samowystarczalnych, albo takim chłopskim, zwyczajnym językiem o gospodarstwach samowystarczalnych. To jest to właśnie, że musimy sobie zdawać sytuację, w jakim punkcie historii jesteśmy, że nie możemy się zastanawiać. My jeszcze możemy się tutaj spotykać i możemy mówić, i na razie jest nam to dane, ale każdy z nas jest tego świadkiem, że jak coś komuś na Facebooku czy gdzieś na stronie internetowej udostępnił, to, a jak coś było bardzo kontrowersyjnego i systematycznie się powtarzało, to Facebook albo zablokował, albo ostrzegł, albo zasięgi zmniejsza, prawda? Także jesteśmy tego świadkami, także póki co możemy jeszcze się spotykać, możemy o tym głośno mówić, ale powaga sytuacji właśnie jest bardzo, bardzo poważna. I teraz tak, mówimy o tych arkach samowystarczalnych. Co to jest ta arka samowystarczalna? To jest miejsce, relacja i przestrzeń. I to jest taki potrójny układ antropologiczny, czyli miejsca, w którym człowiek mieszka, sieci relacji międzyosobowych i tożsamości bycia człowiekiem. Tutaj był poprzednik, który również mówił, że pamięć, tożsamość równa się samowystarczalność i my musimy o tym wiedzieć właśnie, kim jesteśmy i w ogóle po co żyjemy. I jak mówimy o arkach samowystarczalnych, równie dobrze możemy zadać sobie pytanie, arki samowystarczalne, czy są światu potrzebne? Możemy również dobrze zadać pytanie, czy człowiek jest światu potrzebny? Czy człowiek wolny jest światu potrzebny? Czy człowiek samowystarczalny światu jest potrzebny? I teraz coś, co jest bardzo istotne w ogóle, żeby sobie dać szansę na przeżycie, o czym tak naprawdę my jako ludzie, ja nie mówię, że państwo tutaj, ale w ogóle jako ludzkość na świecie zapomniała, to ta przestrzeń sakrum, proszę państwa. Zniszczyliśmy jako ludzie przestrzeń sakrum wokół siebie i do tego właśnie namawiam i zachęcam, żeby zastanowić się nad tym, ponieważ tak naprawdę to nam daje siłę. My pozwoliliśmy się odpiąć od źródła, od najwyższego źródła. I w zasadzie to jest taka nasza pięta achillesowa, że nie wiem, jak to, czy ja tak mogę mówić, przeciwnik, czy oni właśnie, prawda, którzy ten plan wobec ludzkości mają, że nas mają. I jeżeli my się podepniemy z powrotem do tego źródła, najwyższego źródła, to tak naprawdę moc, aby dać sobie szansę, żeby ludzkość w ogóle przeżyła, to mamy bardzo duże szanse. Człowiek współczesny powinien planować, realizować arkę jako plan Stwórcy. Tylko wtedy będzie ratował innych, będzie współpracował z Bogiem w dziele. Będzie bezpieczny od kataklizmów i klęsk żywiołowych. I teraz samowystarczalność. Samowystarczalność to jest samodzielność, czyli działania nakierowane na zaspokajanie życiowych potrzeb człowieka przez niego samego. Ja tu, proszę państwa, pozwolę sobie, bo to jest też ważne, bo my mamy bardzo duży mętlik pojęć tak naprawdę i też może zwróciliście na to uwagę, że zmienia się definicję pewnych pojęć, jak piękno, dobro, odpowiedzialność. Słyszeliśmy, prawda, przez ostatnie lata, że jesteś odpowiedzialny za swoją rodzinę, to się zaszczep, nie? Jakby jedno z drugim miało cokolwiek wspólnego. Także zwrócę właśnie uwagę na to, ponieważ, może za chwilę, arki samowystarczalności, wiedza i umiejętność produkcji żywności roślinnej i zwierzęcej, czyli uprawa roślin i hodowla zwierząt. To jest bardzo praktyczne takie, żeby wiedzieć właśnie, jak to robić. Wiedza i umiejętności przetwarzania tej żywności, czyli robienia zapasów z tego, co sobie wyprodukujemy. Wiedza i umiejętności zabezpieczania bytu najbliższym, znajomość innych gospodarstw i owocna współpraca z nimi. Zaraz do tego nawrócę. I gotowość na relacje z najwyższym źródłem życia.
Właściwie rozpoznana chęć dążenia do samowystarczalności zawsze będzie ewoluować w na pełne morze, czyli na wieś, posiadanie ziemi, pracę z ziemią i współpracę z ludźmi, którzy też są w drodze do samowystarczalności. Arki samowystarczalności, zalety, stajemy się gospodarzami własnego życia, kuchni, apteczki, domu i ziemi. I to jest, proszę Państwa, nie bardzo, bardzo ważne, bo tak naprawdę zanikł w nas taki instynkt bycia w ogóle twórcami swojego życia, gospodarzami swojego życia. Stajemy się właśnie gospodarzami swojego życia i zmniejsza się poczucie ekonomicznej niepewności. Coś, co jest nam bardzo, bardzo teraz potrzebne. Jeżeli my nauczymy się w domu, u siebie, w gospodarstwie wytwarzać tak naprawdę to, co jest nam do życia potrzebne, to przede wszystkim żywność i energia, prawda? Jeżeli my się to nauczymy wytwarzać w domu, to tak naprawdę będziemy mniej zestresowani, bardziej zdrowi, bo będziemy mniej zależni od tego, co się na zewnątrz świata dzieje. No właśnie, stajemy się bardziej wolni i spadają z nas pęta niewolnictwa. Nasze człowieczeństwo nabiera sensu, czujemy się częścią dzieła stworzenia i przestajemy się czuć ofiarą. I to, na co Państwu właśnie mówię, no bardzo zależy mi na tym, bo ja to tak mówię też i z własnego doświadczenia i z tego, co obserwuję u innych rolników, to jednak jest ta konieczność odnowienia przymierza człowieka z Bogiem. Stając się samowystarczalnym, stajemy w kontakcie z procesem tworzenia i na powrót wracamy do swojego człowieczeństwa, do potrzeby tworzenia. To jest jedyna droga dla ratunku, dla ludzkości. I tutaj jest taka książka, którą bardzo zachęcam, żebyście Państwo sobie przeczytali. Joachima Buera, Źli z bólu. On pisze tam tak: jeżeli zlekceważymy wrodzoną potrzebę tworzenia i powierzymy swoje życie innym, czyli korporacyjnym machinom farmacji, przemysłu spożywczego, technologii, to stanie się ona źródłem naszego wewnętrznego bólu, bo z jednej strony będziemy czuć, że coś jest nie tak, że ta żywność nie jest taka, jaką chcemy, że chcemy się leczyć, a nie jesteśmy wyleczeni, prawda? Tylko ciągle my to będziemy cały czas czuć i ta frustracja cały czas w nas będzie narastać, a jednocześnie nie będziemy mieć żadnych fundamentów do tego, żeby sami kierować swoim życiem. I właśnie te stłamszone talenty kreatywności mogą zniszczyć całe społeczeństwa i całą ludzkość. Przewlekły duchowy ból rodzi agresję. Tylko sygnalizuje to wszystko. Bardzo to, na co zwróciłam uwagę, proszę Państwa, to bardzo dużo prac naukowych, ekonomistów, filozofów, publicystów pojawiło się od 2020 roku. Językiem wspólnym, którym oni mówią jako recepta na to, co się w świecie teraz dzieje, to mogę w takich kilku punktach tu powiedzieć. Samowystarczalność w ujęciu lokalnym, oni wszyscy o tym mówią. Lokalna waluta. Lokalna waluta, czytajmy to również jako umiejętność wymiany takiej towarowej między ludźmi, bo to jest też bardzo istotne. To, co kiedyś było. Racjonalność, połączenie ciała i ducha i samodzielne gospodarcze społeczności. Proszę Państwa, problem jest naprawdę poważny, bo jeżeli ekonomista jeden, drugi, trzeci, piąty w swoich pracach naukowych jako ratunek na to, co się w świecie dzieje, używa takich pojęć jak połączenie ciała i ducha, to naprawdę to jest bardzo poważny problem i nawet ekonomiści zauważają, że nie da się inaczej ludzkości uratować, jeżeli nie zjednoczy się, jeżeli człowiek jakby nie będzie ratował swojej duszy. Co tu jeszcze mamy? No i książka Juliana Ross, Pokonać umysł robota, zachować człowieczeństwo. Ona pewnie jest dostępna w Międzynarodowej Koalicji do Ochrony Polskiej Wsi, z którą Państwu również zachęcam do współpracy. Bardzo dobra książka. I tam właśnie Julian pisze, że pozytywna zmiana na zewnątrz jest efektem wcześniejszego dokonania pozytywnej zmiany wewnątrz.
to stawia wymiar duchowy w samym centrum przemiany materialnej. Zwracam na to bardzo uwagę, proszę Państwa, bo nie ma czasu na to, żebyśmy mieli tak zwany słomiany zapał. Jeżeli chcemy zmienić swoje życie, to naprawdę musimy najpierw zmienić w ogóle swoje serce, swoją duszę. Bo jeżeli tego nie zrobimy, a będziemy o tak, o to zmienię swoje życie, będę się starał być samowystarczalnym. To jest tak trud, bo to jest walka w każdej minucie, w każdym dniu, że tak naprawdę, jeżeli tu wewnętrznej zmiany nie dokonamy, to przy pierwszym lepszym zakręcie, to my po prostu polegniemy. Dlatego tak bardzo zwracam też na to uwagę Państwu. No i te zagrożenia, zmiana definicji najważniejszych pojęć. Proszę Państwa, no właśnie ja zwróciłam na to uwagę, że musimy wrócić do tego, jakie dane słowo ma znaczenie. Tutaj gdzieś na tych prelegenci wcześniej się też o tym mówili, że próbuje się nam wciskać kit, że dobro jest teraz, ma inne znaczenie, że odpowiedzialność ma inne znaczenie, a my musimy pamiętać, jakie naprawdę znaczenie mają te słowa. Jedno z najbardziej takich podstawowych pojęć zafałszowanych to jest słowo ekonomia. Ja sobie pozwolę tutaj przeczytać coś, żeby Państwa również utwierdzić w tym właśnie, w tym, że warto dążyć do tych arek samowystarczalnych. Musimy właściwie rozumieć pojęcia gospodarowania i ekonomii. Jeśli ktoś chciałby pochylić nad tym tematem, to zapraszam do rozważania starożytnych filozofów, głównie dzieła Platona i Arystotelesa. To oni pierwsi spełnili wszystkie warunki, aby wyjaśnić i zdefiniować te dwa pojęcia. Uznali oni obaj, że gospodarowanie to codzienna działalność człowieka starającego utrzymać siebie i swoją rodzinę przy życiu w swoim gospodarstwie domowym. A greckie pochodzenie pojęcia ekonomia wywodzi się ze słowa oikonomikos, zarządzanie gospodarstwem domowym. A co się stało z tym pojęciem w XIX wieku? Zaczęto je tłumaczyć, jakoby pochodziło od greckiego słowa chrematy, gromadzenie bogactwa. W dziełach Platona i Arystotelesa znajdziemy wyjaśnienia, jak i dlaczego ludzie gospodarują. Obaj używają sformułowania logika gospodarowania. I na dzisiejszy język to rozwaga, racjonalność gospodarowania. Mądrość starożytnych filozofów jest niezwykle aktualna. To racjonalny człowiek potrafi odróżnić cele od środków. Obaj uznają, że człowiek może obrać cele dobre lub złe. I teraz uwaga, obaj filozofowie uznają, że dobre cele to samowystarczalność w zaspokajaniu potrzeb, a złe – bezgraniczna pogoń za pieniądzem. I następne zagrożenie, przepisy skierowane przeciwko wolności człowieka. No tutaj o te 15-minutowe miasta. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, ale od 2020 roku to tak naprawdę wiele rządów w poszczególnych krajach to legalizują prawo przeciwko ludzkości. U nas w kraju też to się dzieje. W Stanach Zjednoczonych rolnicy są zmuszani do niszczenia swoich plonów. No, jeżeli ktoś myśli racjonalnie i potrafi tą układankę zebrać, to można naprawdę prosty wniosek i jasny, klarowny wyciągnąć, że robione jest za pomocą prawa zmuszania rolników do tego, żeby doprowadzić do głodu na świecie. U nas w Europie by to nie przeszło, gdyby tak po prostu nakazać rolnikom zniszczyć swoje plony, więc robi się coś innego. Zalewa się Europę zbożem z Ukrainy, a rolnicy nie mają gdzie sprzedać swojego zboża, nie mają, im się sypie cały jakby biznesplan gospodarstwa. Także wielu rolników tak naprawdę jest gotowych, ja się nie dziwię, jest gotowych zrezygnować z gospodarowania. I to doprowadzi do tego, że oni znikną. No i właśnie to GMO, no tak właśnie w wielu krajach, tak właśnie zalegalizowano, między innymi w Stanach Zjednoczonych zalegalizowano przepisy GMO, że zalewano tak właśnie różnymi takimi akcjami rynek i teraz robi to się właśnie w Europie.
że później to się zalegalizuje. Zanieczyszczenie powietrza i ziemi, to są te zagrożenia. I teraz, proszę Państwa, już na koniec zgodne polecenia. Portal Doprawdy Info, to jest portal, który razem z Międzynarodową Koalicją do Ochrony Polskiej Wsi, tam są, został, to jest społeczny taki portal, gdzie współpracuje tam, współpracują ludzie, którzy weryfikują wszystkie informacje, więc wszystko to, co się na tym portalu znajduje, to jest zweryfikowane i zawsze z odnośnikiem do źródła. Ja mówię Państwu dlatego o tym tutaj, żeby tam jest wiele rzeczy do pobrania, między innymi taka nie ma praw autorskich, to jest wszystko po to, żebyśmy się wszyscy nawzajem edukowali i ratowali innych ludzi. Można to drukować i przesyłać. Następnie hektar wiedzy. Młody rolnik, który bardzo mądry, nie wiem, kto z Państwa ma z nim, oglądał go w ogóle, tego rolnika. O, no to super. No, dlatego bardzo polecam, bo bardzo dobrze to wszystko wyjaśnia, bardzo mądry człowiek. I teraz na koniec, proszę Państwa, tak, filmy. Wyścig z czasem to jest coś, co nas czeka, jak nie zrobimy nic, to tak będziemy żyć. Oraz Woda, pamięć wody. To jest film dokumentalny zrobiony przez naukowców z całego świata o tym, jaka niesamowita moc jest w wodzie. Także bardzo zachęcam. No i teraz, proszę Państwa, o tym naszym gospodarstwie. Razem z mężem mieszkamy tam zaraz pod granicą słowacką. Mamy kozy, to jest rasa alpejska mleczna. Znaczy tak, to co ja teraz Państwu powiem, to jest to, co my mamy w gospodarstwie, co przez wiele lat jakby znaleźliśmy złoty środek, nie? Wiadomo, że każda część Polski ma swój klimat, swoją ziemię, swoją glebę. Natomiast jeśli chodzi o Podkarpacie, o Bieszczady, no to ja uważam, że jakby znaleźliśmy złoty środek dla tego. To jest rasa alpejska. 15-18 lat te kozy żyją. Dziennie dają po 2-3 litry mleka dziennie. To jest super zwierzę. Powiem Państwu, że jeżeli dacie możliwość temu zwierzęciu, żeby miał przestrzeń do chodzenia, to on się sam będzie odrobaczał, bo jak będzie czuł, że jest zarobaczony, to będzie szukał w rotyczu lub innych roślin, które spowodują, że go odrobaczą. To jest ser od naszych kóz, ser taki produkt tradycyjny i ser bieszczadzki dojrzewający. I w naszym gospodarstwie właśnie, mówię, to też chcę, żebyście to czuli, że mówię, już nie ma czasu tak, żeby na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie, tylko my naprawdę musimy dla swoich dzieci, dla przyszłych pokoleń czuć tą misję, że my musimy ludzi edukować. No bo ja, skąd ja mam wiedzieć, kto będzie mężem mojej córki albo żoną mojego syna? My po prostu musimy w ten sposób na to patrzeć. My musimy edukować tych ludzi, innych, młodych ludzi. Ja się cieszę, że tu jest, bo widziałam nawet dość dużą gromadkę młodych ludzi. To jest naprawdę super. Bydło mamy Simmental, rasa szwajcarska. W Polsce jest od ponad 150 lat. I co poza tym? Nie daje dużo mleka, bo tak ponad 3,5 tysiąca kilogramów mleka średnio, takiej średniej zawartości tłuszczu 4%. Jest to druga najliczniejsza po HF-ie rasa na świecie. Natomiast tam, gdzie są warunki takie klimatyczne ostre, jest to dobra rasa, to jest wytrzymała rasa, taka mięsno-mleczna. I to są sery takie też długo dojrzewające. Znaczy, ja to tak wstawiłam tu, ale też chcę Państwu przekazać, że można na polskiej wsi bez konserwantów, tych tak zwanych EEE, wyprodukować żywność z długim okresem trwałości. Czyli kiedy mamy sezon, kiedy mamy lato, produkujemy żywność, my ją zabezpieczamy, tutaj jest sól i wędzenie i mamy na okres zimowy, kiedy nie mamy dostępu do tej żywności. Także jest to możliwe. Jesteśmy gospodarstwem edukacyjnym wpisanym przez ministra rolnictwa jako do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i prowadzimy na terenie gospodarstwa różne warsztaty. Szczególnie skupiamy się na dzieciach tak naprawdę. To są warsztaty, gdzie przeszkoliliśmy z okolicznych szkół wszystkie dzieciaki. Oczywiście za gratis, nie? Ale tak, żeby te dzieciaki wiedziały skąd się co żywność bierze. Miałam zaszczyt prowadzić warsztaty serowarskie nie dla kogo innego, jak dla rolników. I na terenie Podkarpacia przeszkoliłam 190 rolników. Bo jak się okazuje, zresztą tak jak moi rodzice,
Tak, robiło się, miało się krowę, robiło się sery, ale twarogi. Nie robiło się w gospodarstwach serów takich dojrzewających, bo tego się nie robiło. Więc teraz rolnicy te sery robią, także mówię, to nie jest nic trudnego, tylko mówię, żeby wiedzieć, jak to się robi. Owoce pracy i tworzenia arki samowystarczalności. O tak, tutaj jest gospodarstwo otwartego. Jestem tym, co jem. Proszę Państwa, kiedyś nam kozy uciekły do lasu, szukaliśmy ich kilka godzin, a one skubane w tym czasie obgryzały korę z drzew iglastych. Przez dwa dni później miały mleko takie żywiczne. I wtedy mówię, człowiek doznaje wstrząsu takiego. Ja sobie wtedy uświadamiam, naprawdę w mleku jest to, co to zwierzę je. No jeżeli je coś fajnego, to super, ale jeżeli je jakiś syf, to my później też to jemy, nie? Mamy owczarki podhalańskie, mamy, to są takie bardzo fajne, przyjazne psy. I proszę Państwa, to co mogę Wam polecić, też różne kury próbowaliśmy w swoim gospodarstwie, ale chyba ta rosa, tam wprawdzie jest 5 odmian tej rosy, ale ja mówię o tych czerwonych kurach z takim czarnym ogonem, chyba są najlepsze. Najbardziej takie twarde, najmniej odporne na choroby, najbardziej odporne na takie zmieniające, ostre warunki. I bardzo dobra zdrowotność. One dają od 260 do 280 jaj i co jest bardzo ważne, bo nie wszystkie kury tak mają, one mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt kwoczenia. Także to też nie sztuka wziąć sobie, kupić sobie kurczątka, póki jeszcze można, gdzieś tam na targu, czy gdzieś tam, czy na farmie, ale jak nie będzie można, to cała sztuka, jak to zrobić, żeby tak sobie robić w gospodarstwie, żeby mieć kurczęta z własnego chowu. Także na to zwróćcie uwagę Państwo, jakbyście się brali za hodowlę kur. No i to, proszę Państwa, bo ja mówię tak naprawdę właściwie pojęta samowystarczalność, jak dokonamy takiej zmiany w środku w sobie, to zawsze będzie kierować na wieś. Jak Państwo, ja powiem tak, zaryzykuję, ale powiem, jak ktoś z Was jeszcze mieszka w bloku uciekać, po prostu postawcie wszystko na jedną kartę i przeprowadzajcie się na wieś. My na tym świecie jesteśmy tylko chwilę. My już po prostu nam tak zabrano całą radość życia tego, że my mamy się upajać tym życiem, cieszyć się każdym dniem, dziękować, prawda, Bogu za każdy przeżyty dzień. A zrobiono z nas takie roboty, prawda? Praca, dom, praca, dom, praca, dom, praca, dom. Może się na jakiś urlop uda wyjechać i może coś tam, ale tak naprawdę przestaliśmy się cieszyć życiem. Także ja mówię, zaryzykuję i powiem, uciekać z miast na wieś, naprawdę. To jest niesamowita radość po prostu. Niesamowita radość. No i to, co mamy na wsi, mamy leki na wyciągnięcie ręki, proszę Państwa. No i też to nie jest przypadek, że tak bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych i w innych częściach kraju od 2020 roku dochodziło do zniszczeń, wybuchów dziwnych, różnych magazynów żywności, magazynów leków, prawda, środków chemicznych, takich odczynników chemicznych. To nie jest przypadek, że pociąg w Ohio wykoleił się z różnymi takimi chemikaliami, gdzie jest rzeka, która zasila, prawda, najbardziej żyzne pola w Stanach Zjednoczonych. No to strasznie dużo tych przypadków, prawda, dzieje się. To nie jest przypadek. Także zwróćmy uwagę na to, że na wsi, tam gdzie jest bioróżnorodność, naprawdę roślinność nam dostarcza bardzo dużo leków. I zachęcam Was również do tego, żebyście zaczęli produkować leki roślinne. Jest dużo fajnych portali internetowych. Tak teraz mi na szybko do głowy przychodzi pani Urszuli oleje ziołowe, gdzie fajnie pokazuje proste przepisy, jak takie leki sobie robić. Jest strona Henryka Różańskiego, to jest biolog, naukowiec, bardzo znany w Polsce. Ma swój blog i tam opisuje każdą roślinę, znaczy opisuje poszczególną roślinę, co z niej możemy robić, w jaki sposób, jakie dawki przyjmować. Także zachęcam do tego, proszę Państwa, bo ja to tak czuję po kościach, że nie ma dużo czasu na to, żeby jeszcze sobie tak to lekceważyć. Nadwyżki owoców pracy, tutaj mówiła koleżanka poprzednia, no tak to jest rzeczywiście.
że jeżeli pracujemy na wsi, to zawsze jakąś nadwyżkę mamy. I u nas też to jest tak, że czasem po prostu to przyroda nam da taki plon, że my tego nie przyjemy, nie przerobimy, nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Z przeznaczeniem dla innych gospodarzy. W takim świecie żyjemy, teraz mówię też, to jest całkiem poważnie, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, no chyba że no, ale to są pojedyncze przypadki, ja tak uważam, żeby być w 100% samowystarczalnych, czyli od warzyw, owoców, po mięso, po zboże. Tak nie jest. Natomiast tak bardzo ważne, istotne jest właśnie, żeby mieć relacje z innymi rolnikami. Czyli w naszym wypadku to jest tak, my jesteśmy pod względem nabiału i mięsa samowystarczalni, ale niestety miejsce, w którym mieszkamy i przeogromna ilość dzikiej zwierzyny nie pozwala nam już niestety uprawiać zboże. Dlatego mam innych rolników, u których ja to zboże biorę sobie, prawda, żeby mieć mąkę. Bank nasion, proszę Państwa. Bardzo zwróćcie na to uwagę, żeby nauczyć się tego, bo nie będzie na naukę czasu wtedy, kiedy będziemy w takiej sytuacji, że nie będziemy mieć dostępu do nasion. Nie będzie czasu wtedy na naukę. Teraz uczmy się tego, jak pozyskiwać nasiona z naszych roślin. A to jest sztuka, to się tego trzeba nauczyć, prawda? Fundament właśnie w arkach samowystarczalnych. I przyroda zawsze udziela odpowiedzi, proszę Państwa. Jeżeli w jednym roku na przykład nie udadzą nam się warzywa, prawda, takie korzeniowe, to udadzą nam się rośliny takie, które są plonują na zewnątrz, nad ziemią. Jedno drzewko to z naszego właśnie kilkunastoletniego drzewka taki zbiór mieliśmy. No i może to tak mówię, ale nie na wyrost. Przyjemne, pożyteczne do walki z gryzoniami. No fajnie jest wszystko, jak mamy dostęp na wsi, jeszcze teraz, jak mamy dostęp do tego, żeby sobie kupić na gryzonie różne środki chemiczne, prawda? A co będzie, jak nie będziemy mieć tego dostępu? No przecież musimy mieć koty, żeby tak jak ludzie sobie dawniej radzili. No także to takie mówię banalne, ale tak naprawdę bardzo ważne. I odnawianie stada, to o czym mówiłam, prawda? No i tak efekt życia blisko przyrody, umiejętność rozpoznawania dzikich zwierząt. Proszę Państwa, to co ja zauważyłam, jak przyjeżdżają do nas dzieci, inaczej zachowują się dzieci, które tak są z takich miejscowości wiejskich, a zupełnie inaczej dzieci, które gdzieś tam przyjeżdżają z miast na różne warsztaty. One naprawdę nie mają pojęcia, jak, z czego powstaje żywność, nie mają pojęcia o podstawowych zwierzętach. To jest przerażające. Także mówię, jeżeli jest nam dane, żeby mieć możliwość, nie wiem, swoim dzieciom, wnukom lub dzieciom najbliższej rodziny pokazywać ten świat, no to są takie niesamowite efekty tego, jak w ogóle jak dzieci bardzo naturalnie podchodzą do przyrody. Koń huculski mam, to jest taka praca i rozrywka, Jerzyk zagania krowy z pastwiska. No tu może na tym koniu jest, służy nam właśnie do tego, żeby oszczędzać na paliwie, bo wcześniej mąż motorem jeździł po łąkach, żeby krowy zganiać, teraz po prostu wsiada na konia i te krowy zgania. No i ta ekonomia właśnie, tak. Kontakt z ziemią to nawiązanie relacji z najwyższym źródłem życia. My sobie możemy z tego nie zdawać sprawy, ale tak proszę Państwa jest. Jak nas krępuje to, żeby nikt na nas nie patrzył, to zróbmy sobie to wtedy, kiedy nikt na nas nie patrzy. Ściągmy buty, ściągmy skarpety i chodźmy po trawie. Tak, i nie miejmy ze sobą telefonu, żadnej muzyki, nic, tylko po prostu pochodźmy. Sami odczujemy. To jest, mówię, to są niesamowite takie momenty, gdzie człowiek po prostu się odciął od tego najwyższego źródła. Dzieci o tym wiedzą doskonale. Zwróćmy uwagę, co dzieci robią. Tylko mogą to buciki ściągnąć, najchętniej by boso po błocie taplały się, prawda, i od razu rękę w ziemię wkładą. A dorosły zawsze się zastanawia, a pobrudzę się, a przejdę tak, żeby się nie tam, nie, prawda, bokiem. Także musimy uczyć się od dzieci. Moje dzieci tutaj, przekąska tu i teraz, to nam się w sklepie nie zdarzy. Ostatnio czytałam wyrok sądowy, gdzie została ukarana osoba, która jednego cukierka tam z Biedronki sobie wzięła, no i naprawdę dostała wyrok. Wyrok 3 miesiące z zawieszeniem. A na wsi u nas przerwa w pracy, dzieci sobie podchodzą, prawda, i tam mogą sobie coś zerwać. Gęsi garbonose, bardzo mądre, średnio tam 50 jaj. Proszę Państwa, to jakby ktoś nie chciał mieć psa, to zachęcam do posiadania gęsi garbonosy, które potrafią tak gospodarstwo przypilnować, jak tu jest nasz szklarnik, a tutaj
z tyłu ta budka taka, to jest właśnie taka na kurczęta, żeby zabezpieczyć. Kaczki, mularde, bardzo polecam, mieszańce to kaczorów piżmowych i kaczek Pekin. One są bezpłodne i na mięso i na smalec, bardzo fajnie rosną. No tutaj nie doczekaliśmy się tego, nie mam takiego doświadczenia jeszcze, żeby do tej krzyżówki doprowadzić, także kupowałam kaczuszki młode. Warsztaty serowarskie, misyjny przekaz, polska wieś jest piękna. Także zachęcam Państwa do tego, żebyśmy wrócili do tego, za co walczyli nasi dziadowie, pradziadowie, za tą naszą wolną ojczyznę i wracajmy na wieś. Także mówię jeszcze raz, mówię, nie ma czasu uciekać z miast i korzenie swoje zapuścić właśnie na wsi. Dzięki serdecznie. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.